W czasie chrztu nowochrzczony otrzymuje białą szatę. Ta biała szata przypomina nam, że staliśmy się nowym stworzeniem, przeoblegliśmy się w Chrystusa. Otrzymujemy białą szatę, taką, jaką jaśniało, jaką było odziane ciało Chrystusa, czy w dniu przemienienia, czy w dniu zmartwychwstania. Otrzymujemy tą białą szatę, aby ją zachować szlachetną, czystą, aż do dnia ostatniego. Oczywiście ta biała szata na chrzcie jest jakby w innej formie użyta w czasie naszej pierwszej komunii. Dziewczęta przychodzą w białej szacie do kościoła, czy w czasie ślubu pani młoda w pięknej białej sukni przychodzi do kościoła. Co to przypomina? Przypomina, że jesteśmy oblubieńcami Boga. Przypomina, że ona jest oblubienicą przeznaczoną dla swojego męża. I ma zachować tą godność. Tylko należy do męża, do oblubieńca, który pomaga jej zachować godność nieskalaną aż po życie wieczne. Każdy inny może tę białą szatę pobrudzić. Podobnie mamy w czasie pogrzebów. Tu, przynajmniej w Kanadzie, kładziemy białą szatę na trumnie, która też przypomina, że zostaliśmy ochrzczeni, otrzymaliśmy białą szatę, że jesteśmy dziećmi Bożymi i ufamy, że Bóg rozpozna w naszym zmarłym bracie czy siostrze swoje dziecko. Właśnie dlatego ta biała szata jest taka ważna, żebyśmy rozumieli, dlaczego otrzymujemy tą białą szatę, bo przypomina nam ona, że jesteśmy dziećmi Bożymi i przypomina nam o tej wielkiej trosce i odpowiedzialności za to, by nie pobrudzić tej białej szaty. Jeśli się nam to zdarzy, to mamy sakrament pokuty. Mamy dwa sakramenty uzdrowienia. Sakrament pokuty, spowiedź najkrócej mówiąc, i sakrament namaszczenia chorych. Każdy, kto szczerze wyznaje swoje winy i za nie żałuje, otrzymuje przez rozgrzeszenie kapłańskie na nowo biel tej szaty, którą otrzymał na chrzcie świętym. Niechże się to potwierdzi w waszym życiu. Zachowajcie tą godność dzieci Bożych aż do dnia ostatecznego.